Witajcie! Dzisiaj przyszła do mnie nowa zabaweczka, mianowicie taka. Pozwoliłem sobie tylko otworzyć pudełko. Jeszcze jej nie rozpakowałem, nie wiem co tam jest w środku. Ale jest to myjka ciśnieniowa. Jest godzina. No. 24:47. Bo wróciłem z pracy. A ja jestem takim człowiekiem, że ja nie wytrzymam, jak nie rozpakuję czegoś, co jest od razu do mnie przyszło. O, świeże. Także tylko rozciąłem, żeby było łatwiej. Zobaczymy, co tu jest. Tak to się prezentuje. To jest myjka ciśnieniowa, że na dyszy turbo ma walić 180 bar, a na zwykłej dyszy do 120. Kosztowała 300 zł. Tu jest jakaś instrukcja na bok. No i co tutaj mamy? Kółko. Co tu jeszcze? Coś tu, jakieś uchwyty. Na bok. Też jakiś uchwyt. Na bok. Drugie kółko. Na bok. Lanca chyba, czy coś. Z jakąś dyszą. Nie wiem. Ale to potem doczytam się w instrukcji. Już przeczytam instrukcję, przeczytam. Pistolet. Nie, to w sumie nie będzie taka mała. No. Płyn jakiś. Do czegoś tam. O. Obudowa, chyba rączka do tego całego ustrojstwa. Jakiś kabel, pewnie od wody, na bank ciśnieniowy. 5 metrów go ma być. Druga lanca, bo jest lancą turbo tą do 180. Jakoś tak. Nie wiem, przeczytam, to będę wiedział, o co tu chodzi. No i tu jest samo sedno sprawy. Czyli cała myjka. O! Wyciągniemy. Tak to się prezentuje. Tu jeszcze coś zostało. Jeszcze jedno coś. Do czegoś. Jakiś wariator, jak to mówi Jarek Ogarek. I przedłużenie lancy. To nie będzie taka mała ta myjka wcale. A na co mi większa? 120 bar na zwykłym myciu, jak będzie dawać, to będzie elegancko. A to jeszcze jest z tym. Sam można zasycać wodę ze zbiornika. O! Nie musi być z sieci podłączone. Ze zbiornika można. Ale czy to wszystko jest? A do czego węża podłączę? Nie wiem. Ale rozpakuję, przeczytam. Będę wiedział. Na pewno nagram coś z jakiejś próby. Jakąś próbę na pewno zrobimy, bo przyczepka jest do umycia. Samochód specjalnie nie myję. Czekam, o co chodzi. Także nie wytrzymałem, musiałem to rozpakować. Jeszcze zaraz sobie instrukcję przeczytam. Będzie gitara. Druga relacja z tego samego dnia. Nie wytrzymałem, poskładałem to. Także wygląda to tak. No demon to nie jest. Nie jest to jakieś nie wiadomo jak duże.
ale mam nadzieję, że będzie działać. Wszystko było, co miało być w komplecie. I dysza turbo, i dysza zwykła. No nie wiem, trzeba będzie to wypróbować. Bez wody nie będę włączał. Może się spali, czy co? Nie wiem. Ale wygląda to tak. Na pewno to wypróbuję. Kiciuś do mnie przyszedł. 25 po pierwszej prawie. W nocy dochodzi. Trzeba zaraz iść spać. Także trzymajcie się, będzie relacja. Coś będę mył, coś spróbuję nagrać. Nie wiem jak, coś wymyślę. Trzymajcie się, cześć. No nie wytrzymałem. No kot z klasą. Zobaczcie. Kituś z klasą. Nie ma co. Non stop się liże. Non stop się czyści. Za 5:02 prawie w nocy. Dzień ten sam. Przyszedł do mnie ten kituś, jak składałem tą myjkę, ale kituś z klasą. Nie ma co. Uwielbiam tego kota. Trzymajcie się. Hej. Więc tak, pomyłem trochę tą myjką i powiem wam, że jest dobra. Na domowe warunki jest super myjka. Myję jak trzeba. Nic tu więcej od niej chcieć nie trzeba. Za 280 zł kupować i myć. I kita. Tyle wam powiem. Lepszego towaru w takiej cenie nie kupicie, a w domu wam nie trzeba jakiegoś cuda niewidu za 2000. Samochód umyjecie, fasady umyjecie, brudy takie wszystkie, co normalne myjki, umyjecie. Także polecam. Trzymajcie się. Witajcie. Podłączyłem to coś już do prądu i do wody. Na razie zwykła dysza. Działa. Niby myje. Czyli jest dobrze. Jak myje, to jest dobrze. Nie jest to może jakaś rewelacja. Jakiś szał czy coś. Ale na moje potrzeby w domu wystarczająca. Lepiej mi nie trzeba jakiejś za 1000 zł. Bo jeszcze farbę z tego samochodu zmyję do końca. Bo samochód już gotowy i tak z niego lakier włazi. Ale myje, gówna odmywa bynajmniej. To nie jest tak źle. Turbodyszy nie będę tu zakładał, bo myje z tego samochodu wszystko. Cholera. Dobra, to trzymajcie się, a ja będę sobie mył. Hej. Relacja numer 2, olej wymieniony, tylko że u mnie niestety filtra nie da się zalać olejem, bo to jest wkład, trzeba po prostu kontrolować. Popatrzę sobie sam, już dolałem, jest praktycznie stan, ale to od uruchomię, niech jeszcze pochodzi i sprawdzę rano. I sprawdzę rano i ewentualnie doleję. No weszło prawie 4 litry oleju. Bardzo mało brakuje, żeby litr został. Ale to tak wchodzi, to prawie 2.0 silnik, 1.9 TDI. Jestem panem każdej wsi. Musi olej mieć. Dużo oleju musi mieć. Chociaż on oleju nie bierze. Deczko tam z niego ucieka, jak z każdego TDI z odmy. Nie da się tego wyeliminować. U wszystkich mechaników byłem w okolicy, u jakich się da, powiedzieli, żeby tego nie ruszać, bo się nie da. Bo to będzie ciekło i tyle. Taki urok tego silnika. Trzeba się przyzwyczaić. Ale jak raz w roku doleję pół litra, to jest nic. To tak jakby nic z niego nie ciekło.
No i co wam powiem, no rano sprawdzę ile tam jest i tyle. No to karteczka w tym roku. Dzisiaj wymieniałem. O, olej proszę. 5.10.20 311.004. I za rok zmieniamy znowu. To trzymajcie się. Hej.